Siema, siema, Tajto! Chwila, chwila, przecież to jest mikołajkowy odcinek, więc... No, od razu lepiej. Teraz możemy lecieć. A więc słuchajcie, widzowie, umawiamy się tak. Każdy, kto chce dostać od Mikołaja jakiś fajny prezent wymarzony, zostawia łapkę w górę pod tym odcinkiem. I wtedy wierzę, że to się spełni i dostaniecie kozacki prezencik, więc lajkujemy. Oprócz tego zostawcie też subika na moim kanale, bo jak dobijemy 100 tysięcy na Tori 2 lub 200 tysięcy na kanale Tori, no to ściągam to wszystko i będziecie widzieć całą moją twarz normalnie w odcinkach. Napiszcie w komentarzu, czy waszym zdaniem otrzymamy jakiś prezent w Brawlu od świętego Mikołaja, jestem ciekawy. Będzie to już w sumie za 2 dni, więc za niedługo się dowiemy. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć wam na to pytanko. Porozmawiamy sobie, czy dostaniemy, a jak tak, to co to będzie. Więc oglądajcie od początku do końca, żeby nic nie przegapić, bo na pewno będzie mega ciekawie. A właśnie, mordeczki, słuchajcie koniecznie, zmieniłem wspieranie na tym kanale. Mamy teraz nowe rangi: Kaktus, Dyrektor, Ananas, Legenda i Największy Fame. Dają one też nowe nagrody. Na niektórych z nich macie nawet pogadanie ze mną, poznanie mnie i nagranie odcinka wspólnego. A to tylko część bonusów, jest ich dużo więcej, obczajcie sobie, bo każdy stopień coś daje. Najtańsze można kupić już od 2 zł, więc naprawdę polecam, mordeczki, dołączyć do wspierających. Link dam wam w pierwszej linijce opisu. Ale dobra, dość gadania, przejdźmy do tematu odcinka. Mianowicie, mordeczki, słuchajcie, bo to jest bardzo ważne. Dzisiaj mamy 4 grudzień, co oznacza, że za 2 dni będzie Mikołaj. I tak sobie myślę, zazwyczaj w Mikołaja w Brawl Stars nie dostawaliśmy nic specjalnego. A dlaczego? Dlatego, że za niedługo są święta Bożego Narodzenia. I przed tymi świętami zazwyczaj mamy update i wtedy dopiero dostajemy jakieś rzeczy. Tak myślę, że może być i teraz. I słuchajcie, teraz Mikołaj tak jak co roku wypada 6 grudnia. Mi się wydaje, że 6 jeszcze nic specjalnego tutaj nie będzie, ale może już nawet na kolejny dzień, albo jeszcze kolejny, czyli tak gdzieś 7-8, rozpoczną się darmowe prezenty od twórców, które będziemy codziennie dostawali aż do świąt. Jest to bardzo prawdopodobne, więc mordeczki, nawet jak nic nie dostaniemy w Brawlu tego 6 grudnia, to nie załamujcie się, bo najprawdopodobniej zaraz na kolejne dni będziemy już dostawali codzienne darmowe prezenciki. Więc moim zdaniem to jest mega opcja i serio, nie ma co się wkurzać, bo ważne, żeby coś dostać, to i tak będzie mega fajnie. A wydaje mi się, mam takie przeczucie, że w tym roku twórcy naprawdę dowalą kozackie prezenciki, no i każdy będzie mega wesoły i zadowolony. Ale oczywiście nie jest powiedziane, że w te święta nic nie dostaniemy, może jakiś drobny prezent od Mikołaja w Brawlu będzie. I jak tak, to co to mogłoby być? Mi się wydaje, że najbardziej pasowałyby tutaj jakieś emotki lub nawet jedna emotka, taka na pamiątkę od świętego Mikołaja. Mogłaby być to emotka związana już ze świętami lub po prostu ze świętym Mikołajem. Tu macie ich kilka pokazanych, głównie są to choinki, oczywiście one były też rok temu, ale chodzi o to, żeby właśnie było coś świątecznego. Jakbyśmy dostali jakąś inną choinę, to naprawdę nie pogardziłbym taką. Ale przejdźmy sobie dalej, mam też bardzo ciekawe rzeczy i kolejne bardzo ciekawe propozycje. Mianowicie, każdy wchodziłby na Brawla i dostałby taki oto pojemnik od twórców, którzy byliby niby Mikołajem, ze specjalnym prezentem. I w nim moglibyśmy trafić, mordeczki, praktycznie wszystko. Czy to gemy, czy to monety, czy to coś jeszcze innego. Nawet w tej skrzynce można było trafić mega skrzynkę, rozumiecie? Więc to zależałoby od tego, kto jakiego by miał farta. Byłyby te lepsze i gorsze rzeczy w tej skrzyneczce. No jak za darmo, to chyba każdy by coś takiego przygarnął i bardzo ładnie wygląda ten design. Taki typowo świąteczny, jako prezencik od Mikołaja, moim zdaniem spoko, z chęcią bym sobie otworzył. No bo w końcu byłaby to jakaś inna skrzynka niż Brawl Box, Big Box czy Mega Box. Ale oprócz tego, widzowie, fajnie jakby też w dzień świętego Mikołaja wleciał jakiś specjalny limitowany skinek, który nawet mógłby być drogi, już trudno. Ale byłby związany ze świętym Mikołajem. Przykładowo taka Mrs. Claus Pam, czyli święta Mikołajka do Pamki. Ten skinek kosztuje aż 150 gemów, ale uwaga, słuchajcie, bo jest mega fajna opcja. Można by go było podarować jakiemuś znajomemu z okazji Mikołaja w Brawlu. Widzicie, jest tam taka opcja gift. No i wtedy sobie ją klikacie, no i możecie ją podarować właśnie jakiemuś znajomemu. Oczywiście musicie za to zapłacić 150 gemów, a nie że za free podarujecie. Ale i tak moim zdaniem spoko opcja. Chociaż wiadomo, że też fajnie byłoby sobie taki prezencik kupić dla Mikołaja. Fajnie wygląda ten skin i pasuje szczerze do Pamki moim zdaniem. Mrs. Claus Pam, naprawdę spoko. Nigdy bym nie wymyślił, żeby z Pamki zrobić świętego Mikołaja. No więc święta w Brawl Stars na pewno dużo się będzie działo, mordeczki. Rok temu, czy tam, no tak, to chyba było rok temu, nie 2 lata temu, tak. Rok temu twórcy wrzucili taką oto grafikę i z tego już dużo mogliśmy się dowiedzieć. Był tam schowany Edgar, który trzymał dużo prezentów w swoim szaliku. Był też tam Byron po drugiej stronie, który wtedy dochodził. Leon tam trzymał jakiś prezencik, oczywiście skinek do Gale'a. Bardzo wkurzona Nita, która wyglądała groźnie. Frank, który był przywiązany do choinki. Siedział też sobie Spike, był skin do Tika. No więc naprawdę dużo się działo na tej grafice i czekamy na taką, która w te święta też wleci już pewnie za niedługo u twórców. Zobaczymy, co to będzie, mordeczki. Ja nie mogę się już doczekać i polecam wam obczajać moje obydwa kanały, żeby być na bieżąco, bo tutaj codziennie będę was informował o każdej nowości związanej z Brawl Stars i bardziej z świętami w nich.
Bo teraz mamy taki świąteczny czas, więc codzienne odcinki u Toriego na kanale Tori, później na drugi dzień na kanale Tori 2. Rozumiecie, raz tu, raz tu. No więc myślę, że warto tutaj być na bieżąco. Trzymajcie się mordeczki, widzimy się w kolejnych odcineczkach, ten taki krótszy, ale myślę, że miło wam się oglądało. Do zobaczonka, wbijać na mojego Instagrama Tori, każdy, kto mnie zaobserwuje, polajkuje wam jakąś fotę, a ja się już żegnam, elu!